brązowego medalu. Czy brałby trener w ciemno przed tym sezonem taki właśnie rezultat? W ciemno na pewno tak. Nie spodziewałem się. Wiedziałem, że mam silną drużynę, ale to, co się działo w trakcie sezonu, to jest nie do pomyślenia. Nikt by w to nie uwierzył, co bym Państwu opowiadał. Mógłbym opowiadać przez 15 minut i może brakło czasu. Mamy trochę czasu, to może zdradzimy jakieś kulisy. W tamtym roku wróciliśmy z dalekiej podróży. Byliśmy na spadku, Białystok wygrał z Toruniem, takżeśmy się otrzymali w Superlidze. Pozostaliśmy po raz 15 rzędu, tak, 15 lat jesteśmy. No i od samego początku były kontuzje. Najwięcej miał Patryk Krynowski. To kręgosłup, to jelitówka, wiecznie coś. Później Patryk Zatówka, to samo. Dostał porażenia ust i poszło mu do oka, prawą stronę, przepraszam, i nie szło grać. Wiecznie trzeba było jakoś winiera wystawiać, ten Szwed był w gazie i tam punkty zdobywał i tak ciłaliśmy, tu punkcik, tu dwa i tak żeśmy się dostali do playoffów. A na koniec Szwed też rozleciał się, poszła pachwina, a skreczował dlatego, żeby nie przeciążyć, bo to jest pół roku leczenia, a trzeba grać w następnym sezonie. No właśnie miałam pytać o tę dzisiejszą kontuzję, ten krecz, bo wyglądała cała drużyna na taką nieprzygotowaną trochę do tego. Tak Patryk Zatówka, który później grał z Ginem Takują, jakby nie wiedział, że taka sytuacja może się wydarzyć. Nikt nie wiedział, nic. Ja też się tego nie spodziewałem. Nagle tylko zauważyłem, że coś się stało i pokazał do Hojno, że ma pachwinę. A okazało się, że w szatni rozmawiali, że już go na treningu zaczęło boleć. Słowa uznania myślę dla Patryka Hojnowskiego dzisiaj, który zagrał fantastycznie. Tak rozmawialiśmy przed chwileczką z nim, że to zupełnie inny zawodnik jakby dziś przy stole niż 3 dni temu u was w Bytomiu. Czy on przed tym meczem też jakoś inaczej się zachowywał niż przed tym u was kilka dni temu? Nie, u nas był bardzo bojowo nastawiony. Bardzo bojowo chciał zagrać, chciał się pokazać, że to są play-offy, tu nie ma już zmiłuj się, gramy wszyscy na maksa, ile jak się da, żeby jak najlepszy wynik wyciągnąć. A po przegranej u nas takie rozluźnienie przyszło, nie? Ale fajno, był przygotowany dobrze. Chociaż on początek miał bardzo dobry, w setach z Miłoszem prowadził 9-4. Gdyby tego pierwszego seta dowiózł, to myślę, że Miłosz by się nie odnalazł. Ale jak to Patryk, choleryk, nie wytrzymał emocji, po 10 przegrał. A jak wygrał seta, ja mu powiedziałem w boksie, wygrałeś seta, wygrasz mecz. I tak się stało, nie? Tylko cały czas go uspokajałem, żeby panował nad nerwami. Jeżeli gra swoje, krótko mówię, przyciągnij do siatki i pierwszy zaatakuj ze zwodem, masz dłuższą rękę. No i to robił, i zrobił to i naprawdę chwała mu za to, bo to jest pierwsza porażka Miłosza w tym sezonie.